Hej, hej, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Przeznaczenia. I dzisiaj zajmiemy się ścierwojadami i tą górną częścią lokacji Doliny Przodków. Zaraz nad wejściem, które mamy do Doliny Przodków. No zobaczymy, co my tu spotkamy. Na pewno widzieliśmy trolle w okolicy. Mamy też łatwiejszych przeciwników. Oj, oj, oj. Dobra. Zobaczmy, może jakiś skarb ciekawy będzie. O, patrzcie, tym razem nic nie było. Widocznie ktoś musiał nas uprzedzić i wykopać skarby. Mamy tu pana trolla, nawet dwa panów troluj. Spróbujmy ich odciągnąć od ekipy Acapulco. No, idziesz, panie trolku? Chodź. Znowu time slapa będę musiał zrobić, żebyście mogli sobie przewinąć. No bo trochę zajmie nam bicie trolla. No chodź tu. Oh shit. Wielki troll. Bijemy go. Po tyłeczku dostaje od nas. Wiecie co? A może go sobie daruję? Oh shit! Zabije mnie. No dobra. To tak, zrobimy sobie. Darujemy sobie na pewno teraz trolla. Nie będę was męczył tym, bo jednak to trochę czasu zajmuje. Sorry trollu, już mnie tu nie ma. Zwijam manatki. Tam są jeszcze dwa zębacze. Je też sobie mogę na razie odpuścić. Powiem tak, odpuśćmy sobie. Nie będę się z nimi męczył. Trolle mogę zawsze później sobie załatwić. Zajmiemy się łatwiejszymi przeciwnikami, jak ścierwojady, czy takie inne przyjazne potworki, które damy radę ubić. Mamy tu nekromantę, proszę bardzo. Starzec. Jedna bestia mniej. Pan nekromanta Starzec. O. Zatrzymaj się, młody człowieku. Nie powinieneś iść dalej, bo możesz wpaść w pułapkę. Witam cię, nieznajomy. O jakiej pułapce mówisz? Nazywaj mnie po prostu starcem. Mieszkam tu już od bardzo dawna. Jeśli pójdziesz dalej tą drogą, to zobaczysz wejście do mojej wieży. W niej właśnie skrywa się to straszliwe niebezpieczeństwo, o którym mówiłem. Cała wieża po prostu roi się od nieumarłych. Czym się zajmuję, starcze? Magią i tylko nią. Całe swoje długie życie poświęciłem zgłębieniu jej tajników, badaniu jej sensu i istoty. Gdyby spytał, ile mam lat, to nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć. Magia uczyniła mnie praktycznie nieśmiertelnym, ale jak zapewne wiesz, że wszystko trzeba na tym świecie zapłacić. Za wszystko. W zamian za wiedzę musiałem pożegnać się ze wszystkim, co było dla mnie cenne i drogie. Straciłem rodzinę, rodziców, swoją miłość, taka była wola bogów i cena wiedzy. Wiedza magiczna nie znosi zamieszania, nie znosi też konkurentów. W życiu maga musi istnieć tylko ona. Jesteś więc wielkim magiem. Nie takim znów wielkim, ale potrafię zagryźć na jednego maga, który uważa się za wielkiego. Co się stało z twoimi bliskimi? Wszyscy zginęli, gdy tylko rozpocząłem swoją drogę magii. Byłem młody i głupi. Od razu zachciało mi się trzymać, tworzyć zaklęcia wyższych kręgów magii. Niestety mi się to udało. Wieczorem, gdy cała rodzina świętowała imieniny mojej młodszej siostry, ja jak zwykle udałem się do swojego pokoju, aby ćwiczyć sztukę magii. W tym czasie zajmowałem się przyzywaniem drobnych zwierząt w rodzaju chrząszczy. Coś jednak poszło nie tak i zamiast chrząszcza pojawił się demon, sługa Beliara. Przerażony próbowałem sformułować zaklęcie odesłania, w tym samym czasie demon wyrwał się z mojego pokoju. Zanim udało mi się go wypędzić na ciemną stronę, zdążył zabić całą moją rodzinę. To bardzo smutna historia. Wszystko w porządku, to było już tak dawno. Rana w moim sercu już się prawie zabliźnia. Po tym wydarzeniu postanowiłem opuścić miasto. Chciałem znaleźć sobie ustrojone miejsce, gdzie moje eksperymenty nie uczynią już nikomu szkody. Dlaczego postanowiłeś zostać magiem? Sam nie wiem, tak jakoś to wyszło. W dzieciństwie spotkałem pewnego maga nekromanta. Pamiętam z tego niewiele. Pamiętam jednak jego słowa. Staniesz się jednym z najpotężniejszych mistrzów magii.
Twój los jest już określony, a droga wyznaczona. Potem odszedł. Spotkałeś go potem jeszcze? Tak, gdy straciłem rodzinę i odchodziłem z domu. Długo przemierzałem lasy w poszukiwaniu swojego nowego miejsca. Rankiem trzeciego dnia przyszedł do mnie ten mag. Powiedział, że wie, jak dosięgło mnie nieszczęście i chce pomóc. Wskazał mi to właśnie miejsce. Wiedział, że tu mogę bezpiecznie rozwijać swoje umiejętności, nie wyrządzając nikomu krzywdę. Jak nazywał się ten mag? Tego nie wiem, nigdy nie wyjawił mi swojego imienia. Kto budował tę wieżę? Xardas? Nie, wieża już tu była wcześniej. Chodziły słuchy, że jest obłożona jakąś klątwą. Jednak gdy się w niej osiedliłem, nie znalazłem tu żadnych śladów magii. Teraz to mój dom. Skąd wzięli się nieumarli, o których mówiłeś? Sam bym chciał wiedzieć, czy od czasów młodości nie zdarzyło mi się, aby zaklęcie zadziałało w tak nieprzewidziany sposób. Po prostu pracowałem nad czymś i wtedy wieża wypełniła się nieumarłymi. Co więcej, są oni znacznie silniejsi niż ci, których można przywołać przy pomocy zwoju. Nawet ja, tak doświadczony mag, boję się tam teraz wracać. Czemu aż tak są niebezpieczni dla ciebie? Ponieważ wykorzystują moją magiczną energię. Jak tylko próbuję zaatakować ich zaklęciem, cała energia przepływa do nich i jeszcze ich wzmacnia. Mogę ci jakoś pomóc? To równoznaczne samobójstwem, chociaż wyczuwam, że płynie w tobie niezwykła krew, bardzo niezwykła. Twoje życie jest jeszcze bardziej interesujące od mojego, o czym to ja mówię? Ach tak. Długo myślałem nad tym, jakich pokonać. Doszedłem do wniosku, że magia tu jest bezsilna. Pomóc może tylko twarda, zimna stal obrobiona w specjalny sposób. Co mam zrobić wobec tego? Miałem kiedyś klasztor obdarzony magiczną mocą. Pracowałem na nim bardzo długo, poświęciłem mu wiele lat swego życia. Niestety tak się złożyło, że utraciłem go. W jaki sposób? W wyniku mojej własnej głupoty niedawno przyszedł tu do mnie pewien człowiek. Powiedział, że nazywa się Galad, wiele o mnie słyszał i chciałby zostać moim uczniem. Tak mi namotał w głowie swoimi pochlebstwami, że się zgodziłem i przyjąłem go. Okazał się jednak oszustem, poszukiwaczem skarbów i artefaktów. Przyznam, że dostrzegłem w nim duży potencjał, o którym on sam nie miał nawet pojęcia. Ten cały Galad posiedział tu kilka dni, a potem zniknął razem z moim kosturem. Nie wiesz, gdzie można go teraz znaleźć? Na pewno jest w tej dolinie, tego jestem pewien. Zastosowałem pewne środki, aby tak łatwo nie zdołał jej opuścić. Moi niewidzialne strażnicy cały czas pilnują wszystkich dróg, którymi można opuścić Dolinę Przodków. Nie mógł się prześlizgnąć niezauważony. Dolina jest ogromna. Potrzebuję jakichś składników, czego brakuje? Jedną bryłkę rudy i czarną perłę. Jeśli przyniesiesz mi te składniki, to będę mógł przygotować zaklęcie i dokładnie wskazać miejsce pobytu Galada. Dobrze, spróbuję zdobyć to, o co prosisz. Mam dla ciebie bryłkę magicznej rudy i czarną perłę. To wspaniale, nie spodziewałem się, że ci się to uda. To są bardzo rzadkie materiały. Poszukiwania wcale nie były tak łatwe. Dobrze, teraz przygotuję specjalny zwój. Gotowe. Okej, poczekajmy. Czy wiesz, gdzie ukrywa się Galad? Zaraz się tego dowiemy. Jesteś gotowy? Jestem gotów. Jest zupełnie blisko, w obozie myśliwych. Ukrywa się w jednym z domów. Musisz się pospieszyć. Już nie mam sił na powtórzenie tego zaklęcia. Dobra, my już wszystko wiemy, gdzie on jest. Jak sami widzieliście, powiedział, że jest blisko, w obozie myśliwych. Więc wypadałoby obóz myśliwych przeszukać dokładnie. A wiecie, nie przeszukałem jednego miejsca specjalnie. Zostawiłem to na później. Zaraz to zrobimy, moi drodzy, tylko wybiję jeszcze tutaj te łatwiejsze potworki, takie jak krwiopijce. Okej, okay. I pozbieramy sobie ziółkę na spokojnie. No, chodź tu, gin. Nie mam bełtów. Dobrze mówię? Skończyły mi się bełty chyba, tak. Nie, mam 28 bełtów. A, to są magiczne bełty, dobra, nieważne. W najbliższych sklepach będzie trzeba sobie dokupić troszkę zapasów bełtów. Ale mniejsza o to, idziemy dalej. Co my tu mamy? Zwykły topór dwuręczny. Słyszę demony, więc nie jest to zbyt miły dźwięk, że tak to nazwę. No i wieża wygląda identycznie jak ta wieża Xardasa, nie? Pełnia many, zwoje. Czyżby ktoś tutaj wyskoczył z góry? Skok wiary ktoś widocznie robił. Bawił się w asesyna. Co my tu mamy? Mamy dziki polne bestie.
Tam chyba są dziki wściekłe i boję się, że dostanę po makówce. Czekajcie, dzik i dzik. Aha, zwykłe dziki, no dobra. To nie powinno być z nimi problemu. Najpierw dziki zrobimy. No, zapraszam. No, tak pięknie to nie będzie, moi drodzy, bo skuszy na pewno bym ich szybko pozałatwiał. A tak to może być problem. A spróbujmy tymi zwojami ich załatwić. Chociaż jednego dzika to już będzie łatwiej. Dobra, no coś tam się udało w końcu. Nic tu nie ma. Zbierzmy sobie fanty. Tam jeszcze jest polna bestia, ale to potem. Okej. Co my tu mamy? Uleczmy się może najpierw. Dobra, i zapolujmy dalej na polne bestie jeszcze. Pojedynczo. Demony, słychać ewidentnie tam w wieży. Dobra. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Grzybek. Serafisek. Kolejna polna bestia, come on. A tam dalej smocze zębacze niestety. No ale ze smoczymi zębaczami póki co wolę się nie bawić. W ciuciu babkę z owieczkami, jak to się mówi. Mamy trochę roślinek, chwasty, super, mamy gar, mamy do spania łóżko i kolejny kufer, jedna sztuka złota, fajnie. No dobra, co my tu dalej mamy? Tu są dwa smocze zębacze, warto wiedzieć, jeżeli będziemy potrzebować czegokolwiek, jeżeli chodzi o smocze zębacze. Jak się wzmocnimy, to zapewne wpadniemy tutaj. Dobra. Tu mamy jakieś w ogóle pomieszczenie. Wypadałoby ten kostur zdobyć ze starca. I patrzcie, mamy teleport kolejny. No i tadam, jesteśmy obok chatki Rivina, czyli mamy, można powiedzieć, całą sieć teleportów po Dolinie Przodków, więc fajnie. Tak naprawdę tam u góry wszystko zwiedziliśmy. Spróbujemy zrobić to zadanie właśnie dla starca ze zdobyciem kostura dla niego. I tak właśnie myślę, czy nie potrenować sobie jeszcze siły do tych 60 punktów. Bo tych tabliczek budowniczych jeszcze zdąży się nauczyć spokojnie, zanim ja pójdę do Erkendaru tak naprawdę. To sporo czasu jeszcze troszkę minie. I właśnie tak sobie myślę. Zobaczmy Fanhola, czy on już się uzdrowił z tą nogą, panie Fanhol? Nie, póki co jeszcze też noga jeszcze mu się kuruje. A Chwor zrobił mi moto... Jeszcze zupki mi nie zrobił, dobra. Tu chyba wszystko poddawałem, jeżeli dobrze myślę, tak? No i właśnie, ten budynek nie zwiedziliśmy wcale, magazyn to jest. Bez właściwego klucza nie. No i widzicie, bez klucza tego nie otworzymy.
Ten miodowy. Mamy sporo wytrychów. Właśnie to mnie szczególnie interesowało, czy ja mam dość wytrychów tutaj ogólnie. Muszę w końcu tych tytoniów się pozbyć, żeby mi się nie myliło, że to są mieszki, a nie tytoń. I tutaj jest sklep pana Nikolaja, chociaż przy okazji sprawdził, czy nie ma bełtów. Panie, masz pan bełty? Nie masz pan bełtów. Masz kusze 30, 20, dobra. Co pan tu ma? Ma pan topór Drwala. Szczurzy miecz, patrzcie, miał. Zobaczmy go. Które to jest? Szczurzy miecz, wow. Przełącznik mamy. Klikamy. Jest taki dziwny dźwięk. I otwiera nam się tutaj taka krata. Możemy wskoczyć teraz. I oczywiście zamyka nas to. Taka mała niespodzianka, surprise. Co my tu mamy? Mamy jakieś badziewie, trochę ziół. Dalej, kolejna skrzynka. Tu mamy trochę jedzenia, spoko, przyda się. Zobaczmy dalej, tu mamy... No i tu mamy skórę warga, jakieś tam skórę wilka. Tu jeszcze na ścianie wisi. O, dziadek tam kicha. Na zdrówko, dziadziu. Dobra, co my tu mamy? Żądło krwi, cesarek. Zupka rybna, złoty puchar. Pazurki. Kiełbaska. No i idziemy dalej. No come on, bezimienny. Musisz się tam spiąć, stary, no nie ma przebacz. I tadam, jesteśmy na poddaszu. I kogo my tu mamy? Mamy, jak widzicie, ewidentnie ma na sobie kostur. Zapiszmy. Galat, co ty tu robisz? Co tu robię? Tak jak ty, wpadłem w pułapkę. A czemu nie weźmiesz pomocy? Bez tego to możesz tu jeszcze bardzo długo posiedzieć. Nieco się pokłóciłem z miejscowymi myśliwymi i nie bardzo się ucieszą, gdy mnie tu znajdą. Kim jesteś? Możesz mnie nazywać wielkim łowcą artefaktów, wielkim i strasznym Galadem. Największym awanturnikiem Myrtany. Hehe, no to ciebie właśnie szukam, wielki i straszny. Czego ode mnie chcesz? Kostura starca. O, ty też polujesz na ten artefakt? Wybacz, ale mi nie pierwszemu udało się oszukać tego starego pierdziela i teraz kostur należy do mnie. Przychodzę na prośbę starca. Cholera, więc jednak ten dziadyka mnie wyśledził. Nie dość, że nie mogę opuścić doliny przez te przyklęte demony, to jeszcze wynajął ciebie. O nie, tak łatwo się nie poddam. Jeszcze nikomu nie udało się przeczyścić Galada. No, jednak panie Galadzie udało się komuś przechytrzyć. Ma rzeźnika w sobie. A kostur? Dobra, jest, bo myślę, że mi się zbugowało. Otworzmy jeszcze sobie ten kufer. No, dziwny zamek, ale powiedzmy, mamy nóż na wilki, jakieś bronie. Ale nadal nie możemy opuścić tej miejscówki. Dalej, co my tu mamy? Pusty kufer, no nie za wiele tu będzie. O, patrzcie, dźwignia, wow, jak warto eksplorować. Dobra. Przyśpijmy się, coś się tam przesunęło na dole. Przyśpijmy się za południe, żebym widział cokolwiek. I spadajmy na dół. O, przesunął się regał i tam widzimy kluczyk.
i możemy otworzyć drzwi. Ta-dam, moi drodzy, ta-dam. No właśnie, fajna sprawa, nie powiem. Pierwszy raz ten kościg mnie bardzo ucieszył. Dobra, panie Funhall. Nadal noga ci boli? No kurde, parę dni mówisz, no dobra. To czekamy nadal, a ty, Chwor? Przydziłeś Młotinosa? Tak, proszę, spróbuj. I moi drodzy, Młotinosa bierzemy od razu. Proszę bardzo, bang. I punkty trafień plus 25 i zyskano odporność na wściekliznę. Wiecie, na te... Teraz możemy śmiało bić się na gołe klaty z wilkami przykładowo, tak? One teraz nie powinny nam robić problemu no, z tymi wściekłymi zwierzętami. I tak naprawdę możemy się bić już na gołe klaty i nie powinno być problemu. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o niego. Chciałbym jeszcze to zadanie od Funhalla dokończyć, tak wiecie, już do końca. Więc spróbujmy się przespać do kolejnego dnia. Czekajcie, który my mamy dzień? 37. To jeszcze raz muszę do południa. 38, dobra. Powiedzmy, że rzekomo dwa dni minęły, jak z tą nogą. No i jak tam twoja noga? Tak, miałeś jednak rację, czuję się znacznie lepiej. Niedługo Irin wyleczy mnie całkowicie, będę mógł znów zająć się polowaniem. Oddasz na mnie swój głos, gdybym chciał wstąpić do stowarzyszenia? Tak, oczywiście. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć, jak stać się zręczniejszym i silniejszym. No dobra, panie, no to dawaj siłę, pakujemy dalej. Teraz przybyło ci trochę mózgu. Przyjdź znowu, gdy będziesz chciał się czegoś nauczyć. Jasna sprawa, stary. No, mam kilka skór dla ciebie. Dobra, zapłaci nam troszkę hajsu. Dwa kafle mamy, spoko sprawa. No to dalej, Gordon. Gordon Freeman, pokaż, powiedz mi, że masz dla mnie bełty. Masz dla mnie jabłko i mięsko. A bełtów, jak nie widu, tak i nie słychu, moi drodzy. Niestety, nie ma. Ciężka sytuacja bez tego. Co my jeszcze możemy, moi drodzy, zrobić? Mamy jeszcze troszkę czasu. Kostur starca odzyskaliśmy. To jest tutaj ta broń. Obrażenia 120. Wymagana siła 60. No, dosyć ciekawa, że tak powiem, broń. Kurde, zależy mi, żeby ktoś miał bełty do sprzedania dla mnie. Ale niekoniecznie je muszę mieć, cholera jasna, no. Bo zapolowałbym sobie tutaj na te stado wilków, które można tutaj spotkać w okolicy. Przed obozem. O, to jest też jedno z zadań, zleciłem je Torwin. Gdybyśmy zabili tą grupkę wściekłych wilków. I nie wiem, czy tak sobie jolo poradzimy bez tego, bez dobrego pancerza, bez skuszy używania. Mogą być niestety problemy, ale spróbujemy, moi drodzy, spróbujemy. Do odważnych świat należy, jak to się mówi. Na pierwszy rzut okiem mamy polną bestię. I tam dalej jest to stado wilczków. O, trochę się dźwięk zbugował przez tę zupkę. Bo są efekty jak po ziele, wiadomo. Chodź do mnie. Chodź do papy. Nic tu nie ma. Kurde, wkurza mnie ten dźwięk. Zapiszmy sobie i spróbujmy wczytać. Może się to odbuguje troszkę. Bo jest taki dźwięk, wiecie, przytłumiony, jakbyśmy wypalili bagienne zioło, efekt. Nadal jest przytłumione. Dobra, najwyżej przed kolejnym odcinkiem sobie wyjdę i wejdę do gry, może się to naprawi. A już do końca tego odcinka jakoś wytrzymamy chyba z tym dźwiękiem dziwnym. No i dobra, i tu mamy to statko wilków. Moje pytanie, jak my sobie tam z nimi powalczymy, co? Spróbujmy, no jolo. Nie no, tak jolo to się nie mogę rzucić jednak. Przydałyby się cholerne bełty, nie powiem. Przydałoby się nam trochę bełtów. Bo tu mamy specjalną, widzicie, skałę. Moglibyśmy z niej sobie pozabijać te wilki.
No tak, pomocy! Nie ma jak przyprowadzić stado do miasta. Dobra. Nie, bo szkoda expa, moi drodzy. Szkoda expa. Ja sobie je wybiję, jak będziemy mieli bełty. Więc póki co sobie odpuśćmy te wilczki. A tak czy siak możemy przecież tutaj wracać. To nie jest powiedziane, że musimy teraz koniecznie to zrobić zadanie. Poza tym tak czy siak muszę dla samego Irwina do Kolini się wrócić. Mimo wszystko, żeby tam podokańczyć dla myśliwych niektóre sprawy i zdobyć tam niektóre rzeczy. Czy to z Saturasem pogadać, czy coś innego, wiadomo. Czy też topór dla pana Drwala Baromira, bodajże tak, Baromir, no. Więc moi drodzy, no wszyściutko, pomalutku, pani Hipolit, panie owieczko. Nie masz bełtów, widzę, nie masz, tylko strzały biedaczysko mam. Dobra, dzięki. Dzięki za nic. Co ja tu mogę zrobić? Ci, co sprzedają prowiant, nie no, oni bełtów nie mogą mieć, nie ma bata. Więc pozostaje mi, moi drodzy, wrócić do starca i zobaczyć, co powiem. Dobra, czyli robimy tak, tutaj, do Irwina. Do pana Irwina najpierw, później idziemy do dalszego teleportu. No i wejdziemy sobie na samą górę tam do pana nekromanty. Powinien być zadowolony, że ma swój kostur z powrotem. Dobra, hyc. Tutaj wolę nie skakać, pamiętacie? Ostatnio jak skoczyłem, to poleciałem jak samolot. Jak Adam Małysz, o fuck. No i właśnie to zrobiłem. Spadłem na plecki jak Adam Małysz, ale dobra, niech będzie. Idziemy. Na pewno spróbujemy pomóc z tymi nieumarłymi, tylko nie gwarantuję, czy my sobie poradzimy teraz w tej chwili, ale spróbujemy pomóc starcowi. A później prawdopodobne jest to, że w kolejnym odcinku wrócimy sobie do Kolinis, uzupełnić niektóre zapasy, jeżeli chodzi o bełty przykładowo, czy też ewentualnie jakieś tam mikstury na życie i tak dalej. Będziemy sobie musieli troszkę ogarnąć ekwipunek i później znowu oczywiście do Doliny Przodków wrócimy. Bo wiadomo, jeszcze mamy trochę do zwiedzania tutaj w okolicy. A to cmentarz mamy, a to jeszcze tam okolice i te lasy wszystkie, które mają myśliwi obok siebie. Więc tak jak mówię, no sporo jeszcze jest do roboty. I tak jak mówię, póki co 60 punktów siły myślę, że mi powinno wystarczyć w grze. Przynajmniej przez ten pierwszy rozdział i przez kawałek drugiego rozdziału. Skupimy się wyłącznie teraz, tak jak mówię. Pierwszy poziom tabliczek możemy się nauczyć, jak dobrze widzę. Tak, 10 punktów mamy. Prócz tego potrzebujemy 5 leveli jeszcze, tak? Tak, dobrze mówię. Czyli tak naprawdę byśmy musieli mieć 18 poziom. Ale myślę, że w drugim rozdziale w Jarkendarze spokojnie ten 18 poziom wbijemy. Nawet może i 20 wbijemy. Ba, może nawet większy. Zobaczymy, jak to będzie. Bo tak jak mówię, no... No sporo, na pewno w Jarkendarze będzie sporo do roboty. Więc tak naprawdę tego języka budowniczych wyuczyć się wyuczymy. Mimo tego, że oddaliłem sobie to troszkę dalej, bo dwa razy po plus 5 zrobiliśmy sobie siły jeszcze teraz, niedawno. Ale myślę, że to był dobry krok. Na pewno jak wrócimy do Kolinis, będę chciał sobie wymienić broń na lepszą. Może będzie coś na 60 siły już. Zobaczymy, co tam Harad nam zaproponuje. Odzyskałem twój kostur, co robimy dalej? Teraz napełnię kostur dodatkową magią, która może ci pomóc. Nie jestem przekonany, jak to wywoła efekt na nieumarłych, ale musimy spróbować. Teraz kostur powinien zadawać dodatkowe obrażenia szkieletom, zombie i demonom. A teraz idź, niechaj bogowie ci sprzyjają.
Mam dla ciebie coś, co pomoże ci w tej walce. Co takiego? Zbrojną szatę łowcy nieumarłych. Znalazłem ją kilka lat temu z jednej z jaskiń. Rojący się od nieumarłych. Była w skrzyni wraz z tą notatką. Jej poprzedni właściciel nazywał się Magot. Moi drodzy, Magot. I mamy tutaj wzmiankę. Wymagana siła 50, czyli widzicie, bardzo dobrze się uczyłem siły. I sam kostur wymaga od nas 60 punktów siły, więc zobaczcie, jak teraz epicko nasz bohater wygląda. I palący na plecach kostur. To kostur się pali, nie? A nie, to kostium się pali, a kostur ma taką mroczną aurę. Wow. No dobra, moi drodzy. Robimy próbę, robimy podejście. I zobaczymy, jak będzie z tymi nieumarłymi. Na dole widzę szkielety już łażą. Może spróbujmy spolować jednego. O. Dobra, przybiegł do nas. Spróbujemy go jakoś załatwić może. What the hell? Jaki to damage robi? Ale nie wyświetlił się... Nie wyświetlił się nam exp, ale prawdopodobnie my go dostaliśmy. O to się po prostu nie wyświetla czasami. Więc nie ma mi się wydaje o co się martwić. Zresztą zaraz sprawdzimy. Czekajcie, jak to wygląda. Zapiszmy sobie tutaj. Ile ja mam expa? 62 010, dobra. A na tym przed zaatakowaniem szkieleta ile mam? 62 010. 61 810. Tak, dostaliśmy expa za niego. Ok, czyli widzicie, exp się nalicza. Mimo tego, że czasami się nie wyświetli. Więc jest spoko. Mam nadzieję tylko, że ja sobie poradzę, bo ja słyszę tam demony cholerne. I moje pytanie w ogóle, czy ja sobie z nimi poradzę. Ale z tą bronią powinno nam się udać jako tako. Kość goblina. A nie powiedzieć, że ta misja nie jest fajna. I ten klimacik, i ta muzyka teraz jaka gra. Kluczyk tutaj mamy schowany. Musimy otworzyć sobie drzwi. O kurde, ale trudny zamek dali. Kurde, oddaliło mnie od tej drzwi. Kurde, ale trudny zamek. God damn it. Dobra, nie no, to te hasło jest zbyt długie. Zapiszmy sobie je. Poczekajcie, wezmę długopis i lecimy. Zaczyna się od... lewo, prawo. Lewo, prawo. Prawo. Lewo. Prawo, prawo, prawo. Lewo. Prawo, prawo. Prawo, prawo, 4 razy w prawo. Lewo, znowu w prawo. I znowu, 2, 3. No, come on. 4, 5. W prawo, 2, 3, 4, 5. Lewo, i mamy to, dobra. Ile my wytrychów straciliśmy? Gdzie mam wytrychy, halo? Ślepy jestem, 37. Kurde, tu dopiero jestem. Dobra, to wejdziemy jeszcze raz po drabinie. Nie chcę sobie marnować wytrychów tyle. Pewnie sporo zmarnowałem, ile mam. 49, no właśnie, trzeba oszczędzać.
Bardzo łatwo można te wytrychy, widzicie, połamać. A zwłaszcza, że znamy już szyfr do tych drzwi. Jest on bardzo skomplikowany. No i dobra, i jak to było? Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo. Dobra, mamy to. Co my tu mamy? Mamy zwój, mamy wytrych. Bez właściwego klucza nigdy. Zamknięte na klucz. Tutaj mamy pusto. Nic więcej. Wejście, mamy tutaj miksturkę. No i idziemy dalej, na dół. Przedłużymy sobie odcinek, moi drodzy. Czemu nie? Why not? Dobra, tu są chyba demony, więc sobie lepiej zapiszemy to. Halo, panie demon. Wow, wszyscy tekst poza demona, no ładnie. Niestety nic z niego nie leci. Zapiszmy sobie kolejny save. Kolejne punkty, spoko. Weźmy sobie leczenie ran. Nie wiem, jaki wziąłem. Ciężkie rany chyba wziąłem. Dobra, nieważne. Zapiszmy sobie. Zbawienie nosa nade mną czuwa. Został się tu jeden chyba, czy tu po prawo jest? Halo, panie demon. No dobra, demony, cholerne, pokonane. Pozbierajmy sobie. Czy ja tam widziałem piwo Coragona? Czy mi się coś wydaje? Piwo Coragona, patrzcie, mamy trzy piwa Coragona, bierzemy je. Dostaniemy za to punkty trafień i manę, zawsze to jest coś dla mnie. Półkę na książki, patrzymy za kamarki, nic nie ma. Bryłeczki złota, jak najbardziej. Jeszcze mamy starą monetkę. Tu coś z lampami widzę jest. Zróbmy to. Okej, okay, otwiera nam się tutaj krata. Zwój, miksturę. Nie otworzymy, nie? Nie. Potrzebujemy do tego klucza. Co my tu mamy? Mamy mikstury, mikstura szybkości, złoto, światło, runa i wytrych. Ok, spoko. Ło, te dźwięki chore. Czekaj, czy wszystko zebrałem? Tak, tu już nic nie ma. Książę demonów pokonani. Zobaczmy dalej. Tu był szkielet i ja mam wrażenie, że tu będzie więcej szkieletów. Nienawidzę szkieletów. Spróbujmy sobie jakoś się pojedynczo wywabiać.
Dobra, kilku zabiliśmy. Nic tu nie ma. Oni mają przy sobie tylko zardzewiałe krótkie miecze. Uleczmy się może. Bam, 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 bam. I właśnie można je tak fajnie pojedynczo wybawiać. Widzicie, do wszystkiego trzeba z głową podchodzić. Tak samo do questów i trzeba dobrze sobie czytać wszystko. I wszystkie dialogi, które mówimy. I to nie jest tak, że szybciutko przylecimy i będzie sprawa załatwiona. Trzeba właśnie, widzicie sami, wszystko brać na sposób. Kolejny biegnie. No widzicie, jakbym wrzucił się na grupkę szkieletów, to bardzo szybko by się ze mną uporały te szkielety. Sami widzicie, ile oni biorą nam życia. Zobaczmy, co my tu mamy. Przycisk, ok. Do tego przycisku bodajże jest potrzebna łykę do szczura. To widzicie, otwiera nam na samym dole przejście. Ile ja mam łykę do szczura jeszcze w ogóle? Smołę mam, ale łojukry to szczura nie widzę, czekajcie. Tytuń miodowy, śledzie. A, jest, łojukry to szczura 3 sztuki. No widzicie, do tego by był łojukry to szczura, jeżeli się nie mylę, potrzebny, żeby sobie ten przycisk otworzyć. Zobaczmy dalej, menzurka. Zwykłe piwo. Dobra, myślałem, że piwo Coragona będzie, ale chyba było jedno piwo Coragona. Patrzcie, tu mamy nawet szyld, tak jakby on miał tutaj, nie wiem, sypialnię jakąś. I patrzcie, tu jest mała podpowiedź. Widzicie, jest menzurka, jest strzała w kierunku tego. Póki co tego teleportu niestety nie uruchomicie. A radzę go sobie na razie zostawić. Prędzej czy później będziecie wiedzieć, o co chodzi, mam nadzieję. Albo może nawet już wiecie, o co chodzi. A ja nie będę wam spoilerował, o co chodzi. Dałem wam małą podpowiedź, że tam jest, widzicie... Strzała i menzurka. Więcej wam nie powiem na ten temat. No dobra, wróćmy do starca. Zakończmy to zadanie i będę się z wami żegnał. A my się spotkamy w kolejnym odcinku już przed... albo wiecie co? Spotkamy się już w Korinth, wiecie? Ja już sobie przejdę tutaj tą drogę powrotną i spotkamy się w Korinth. I tam pozałatwiamy dalsze sprawy, jeżeli chodzi o Dolinę Przodków. Myślę, że to będzie dobry ruch. Dobra, panie starzec, mam twoją wieża została oczyszczona z nieumarłych, starcze. Nawet nie wiesz, jak bardzo cieszy mnie ta nowina. Co zamierzasz robić dalej? Będę nadal zgłębiać istotę mrocznych sztuk magicznych. Będę też nadal pracował nad ulepszeniem mojego kostura. Przyjmij ten zwój jako nagrodę ode mnie. Teraz wracam do mojej wieży, by wznowić swoje badania. No dobra, i oczywiście kostur nam zabrał. To by było zbyt piękne, jakbyśmy mieli go na stałe. Więc moi drodzy, ja się póki co z wami żegnam. Żegnam was, ale widzicie sami, w nagrodę mamy przezarąbisty pancerz. Jak widzicie, on sporo nam dodaje ochrony przed bronią. Troszkę przed strzałami, ogniem i magią, więc nawet spoko. Widzimy się, moi drodzy, już w Korinth, tak jak mówię. Trzymajcie się i hej.